Co słychać? Jak zwykle? Nie, dziś chcę czegoś nowego. Chcę wyglądać jak inwestor. Inwestor? Ja inwestuję z XTB. Głównie w waluty. Waluty są interesujące, ale surowce to dopiero coś. Ej! Ja tu jestem prawdziwym inwestorem. Dziś już się tak nie inwestuje. Pobierz aplikację, otwórz konto i zdobądź dostęp do tysięcy rynków. Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla Ciebie odpowiednie. Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w ramach konferencji ABC Inwestowania porozmawiamy sobie z Boguszem Julianem Kasowskim. Dzień dobry. O rynku surowców i aktualnej sytuacji na rynku surowców. I wypadałoby chyba zacząć od sytuacji we Francji. Słyszymy o tym, że są strajki, że są problemy z paliwem. Co tam się właściwie dzieje i jak to może rzutować na naszą gospodarkę i na ceny paliw w Polsce? Sytuacja we Francji przez niektórych, pewnie przeze mnie, była już prognozowana jakiś czas temu, że do takich zawiechów dojdzie, ponieważ kiedy we Francji parę lat temu mieliśmy strajki tak zwanych żółtych kamizelek, to oni też strajkowali ze względu na inflację, która wtedy oficjalnie wynosiła poniżej 3%. Więc jeżeli przy 3% oni już podpalali swoje własne zabytki, no to było oczywiste, że przy inflacji znacznie wyższej, we Francji to zdaje się też około 8-9%, będą także strajkować. Tutaj strajki dotyczą bardzo wielu dziedzin i gospodarek. Co prawda jeszcze nie dochodził do takich blokad, jak zachodziło za właśnie żółtych kamizelek, ale dotknęli przede wszystkim z takich najważniejszych elementów infrastrukturę energetyczną. Mowa tu o i elektrowniach atomowych, i przede wszystkim rafineriach. 60% mocy rafineryjnych we Francji jest wyłączonych w tym momencie. Co łącząc z problemami, jakie mamy w tej chwili na całym świecie tak naprawdę, z surowcami energetycznymi, co jest mocno napompowane przez konflikt rosyjsko-ukraiński, aczkolwiek też przez inne czynniki, doprowadziło do sytuacji, w której w poniedziałek mieliśmy rekordową marżę na produktach rafineryjnych, zwłaszcza na oleju napędowym i na oleju opałowym, wynoszącą ponad $77 za baryłkę. Rekordowa historyczna marża, dotyczyło to i marż w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj nakłada się na to, widać to zresztą po stacjach benzynowych, że mamy bardzo wysokie ceny oleju napędowego. To się raczej nie zatrzyma, ponieważ we wrześniu ponad 30% oleju napędowego w Europie pochodziło z Rosji. Sprowadzam około 3 milionów ton miesięcznie i 30% z tego we wrześniu pochodziło z Rosji. Od lutego Unia Europejska znowu sobie strzela w kolano, zakazując importu oleju napędowego, oleju opałowego z Rosji. No, o tyle dobrze, że robią to w drugiej części zimy, natomiast nadal jest to zima, nadal jest nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja w Europie, bo inflacja się nie zatrzyma. Odczyty cen producenckich są tragiczne. Odczyty prognozowanych cen energii, gazu, wszystkiego dla producentów, czyli tych osób, tych firm niechronionych przez Urząd Regulacji Energetyki i ich odpowiedniki w innych krajach, są wielokrotnie wyższe. No i to znajdzie przełożenie na ceny. Część firm upadnie, część firm przerzuci to na klientów. No nie ma innej opcji tak naprawdę, bo nikt nie będzie dokładał do biznesu. Zwłaszcza, że mamy za sobą dwa ciężkie lata ograniczeń pandemicznych, które też w wielu branżach się mocno odcisnęły. To również oczywiście jest kwestia tego, że przez pandemię spadły możliwości rafineryjne na całym świecie. Więc to wszystko się składa w tą całość. Te strajki we Francji raczej się strajkami nie rozleją po całej Europie, natomiast będą właśnie rzutować na koszty transportu, czyli koszty wszystkiego, wszystkiego po kolei. No i koszty samego paliwa już dla nas, tak? Oczywiście tutaj to, że rośnie nam również cena benzyny, też wynika z faktu na zasadzie, skoro podnosimy diesla, możemy też troszkę podnieść benzynę. No,
Tu jest oczywiście duże pole do popisu dla rządu. Francuski rząd już zapowiada, że będzie interweniował przy związkach zawodowych, żeby nie był, żeby jak najszybciej zakończyć te strajki. Związkowcy żądają 10% podwyżki. Tak co do zasady, uogólniając bardzo, bo oczywiście różne związki mają różne wymagania, zależne też od branży. Natomiast to gdzieś tam jest tutaj też możliwość rządowa, żeby wpłynąć na wysokość marsz, przynajmniej w kontekście paliw sprzedawanych na lokalnym rynku. Bo oczywistym jest, że nie możemy odgórnie obniżyć wszystkich marsz, bo wtedy po prostu całe paliwo zostanie wykupione przez Zachód czy przez inne państwa, ale po wprowadzeniu jakichś ograniczeń w handlu marżami na specyfikację po prostu, że to idzie na tą stację, a nie na stację za granicą, to gdzieś tutaj jakieś pole do popisu jest w ramach chociażby tych różnych przepisów ustalonych w ramach pandemii covidowej. Więc możliwości pewne są, brakuje trochę chyba woli politycznej i to mowa jest o całej Europie. Jak będzie to wyglądało? To dużo zależy, jaka będzie zima. Bo jak będzie ciężka zima, będzie brakowało prądu, to pomijając, że oczywiście olej opałowy będzie bardzo w cenie, to wszystkie generatory prądu tak naprawdę pracują na oleju napędowym. To też jest rzecz, która jest jakimś czynnikiem bardzo mało zauważanym przez ogólną społeczność konsumencką, po stronie konsumenckiej, bo nie mówię o ekonomistach, nie mówię o tutaj części inwestycyjnej, ponieważ to dotyczy dość wąskiego grona i to jest tak naprawdę, nie znam chyba nikogo, kto by rozgrywał ceny oleju napędowego. Czy olej, czy na przykład tych paliw dla statków, czy w ogóle benzyny. Więc to są mało popularne instrumenty, ale mają przełożenie tak naprawdę na cenę wszystkiego. Więc tutaj Francja jest, no, ma tą tendencję do strajków, ma tendencję do brutalnych strajków. Efekty widzimy my też na stacjach i będzie coraz niestety gorzej. Nawet jeżeli się uda te strajki szybko zażegnać, a nie zanosi się na to, to będzie problem właśnie ze strony podaży, bo ta podaż będzie niska, a ceny będą nam rosły, im bardziej będziemy odchodzić od podaży z Rosji. Tutaj klient końcowy zawsze odczuwa najmocniej wszelkie tego typu reperkusje, ale chciałam też zapytać o OPEC, bo OPEC też zmniejsza wydobycie ropy naftowej. I czy to jest taki taktyczny sojusz Bliskiego Wschodu z Rosją? Pomijając fakt, że Rosja już z OPEC mocno współpracowała, żeby zmusić Stany Zjednoczone w 2020 roku do zmniejszenia produkcji, zrobili to poprzez gwałtowną obniżkę, pozornie wtedy rozwiązując OPEC+. Też bardzo ciekawa sytuacja, która tak naprawdę dotknęła właśnie Stany Zjednoczone, co wymusiło na Stanach zmniejszenie produkcji, gdzie Stany, nie mając jednolitej jednostki państwowej, która może obniżyć produkcję, tak, czy mając, nie mając takich wpływów, jak ma Rosja na swoich producentów, nie była w stanie odgórnie zmusić do obniżenia produkcji, więc OPEC Plus zrobił to ceną. W tej chwili raczej to nie jest kwestia odchodzenie jakiegoś sojuszu taktycznego, bardziej jest to kwestia po prostu interesów. To są ostatnie lata dla Arabii Saudyjskiej, dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, prawdopodobnie także dla Iraku, czy tych przede wszystkim największych użytkowników, tych producentów ropy naftowej z grupy OPEC. Rosja zmniejsza swoje wydobycie, bo pomijając oczywiście aspekt sprzedaży, nie ma po prostu części zamiennych. Pod tym względem sankcje działają. I choć one nie dotyczą ropy w takim zakresie jak w przypadku Iranu, że cały świat ma zakaz kupowania, inni mogą kupować ropę rosyjską, to my w Europie i w Stanach mamy decyzję, że nie kupujemy. Stany mało kupowały, my w Europie byliśmy i jesteśmy nadal jeszcze uzależnieni mocno od ropy rosyjskiej. Więc no, znów polityczny strzał w kolano, fajnie moralnie to brzmi, tak, fajnie moralnie to brzmi, ale z drugiej strony no, przede wszystkim my dostajemy po tyłku w tych cenach. Kwestią istotną jest to, że tutaj Arabia Saudyjska twierdzi, że z tego dwumilionowego cięcia, dwukrotnie wyższego niż analitycy się spodziewali, będzie rzeczywistych cięć około 1,1 miliona. To odpowiada właśnie tej sytuacji, o której mówiłem też przy Francji, że po pandemii mamy problem z podażą ze względu na to, że część sprzętów nie była serwisowana jak trzeba. Było to mniejsze wydobycie, więc tam nie szły odpowiednie pieniądze, żeby to utrzymać w gotowości produkcyjnej. I tak naprawdę tylko Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, trochę Irak zmniejszają faktycznie produkcję.
bo i tak przed tą decyzją mieliśmy od OPEC Plus mógł produkować ponad 3,4 miliona baryłek dziennie więcej. Więc zmniejszenie tego o 2 miliony nie odejmuje nam jakoś specjalnie dużo z tego rynku. Ja to szacowałem na 40%, no a Arabia Saudyjska mówi o 50-55%, więc tutaj troszkę niedoszacowałem tego. Niemniej jednak tutaj nie jest to taktyczny sojusz, tylko po prostu kwestia utrzymania wysokich cen, bo Arabia Saudyjska potrzebuje 80 i więcej dolarów za baryłkę, żeby im budżet się spinał, żeby byli w stanie realizować swoje założenia budżetu krajowego. 70 dolarów, gdzie tam jest na granicy, 80 to jest ta granica, ale przed tą całą inflacją, więc teraz to już może być 82-83 dolary za baryłkę, żeby im po prostu realizować swoje procesy przechodzenia na inną energię, znajdowania nowego źródła, utrzymania państwa tak naprawdę, tych wszystkich elementów. Więc dla nich utrzymanie ceny powyżej 90, bo wiadomo, fluktuacje na podstawie różnych sytuacji na świecie będą się zdarzały, plus minus 10 dolarów wbrew pozorom na ropie to nie jest dużo, a po prostu oni potrzebują wysokiej ceny i to są ostatnie lata. Jeżeli szczyt popytu ma przypaść nam w 2025 roku, czy w 2027, zależy kto co jako przelicza, no to jest to sytuacja tak naprawdę już podbramkowa. To są ostatnie lata, żeby wydoić ten świat z petrodolarów, bo później zacznie się spadek przychodów z tego tytułu. Tak więc to jest po prostu czysta ekonomia, a to, że są z Rosją i są w stanie współpracować, to jest tylko na ich plus. Jak już jesteśmy przy surowcach energetycznych, chciałam Cię zapytać o gaz, a właściwie zadać Ci takie pytanie z cyklu. Skąd bierze się różnica pomiędzy cenami gazu w Stanach Zjednoczonych, a ceną gazu w Europie? Stany Zjednoczone są rynkiem mocno zamkniętym. Stany Zjednoczone mają pewną ograniczoną możliwość eksportową, w tej chwili wynoszącą maksymalnie niecałe 14 miliardów stóp sześciennych dziennie. Przy popycie razem z eksportem na poziomie około 7-90 miliardów i produkcji powyżej 90 miliardów stóp sześciennych dziennie. Co oznacza, że gdziekolwiek na świecie brakuje gazu, Stany nie są w stanie wysłać więcej. U nich cena wzrosła, bo u nich są niskie stany magazynowe. U nich też była potężna kwestia pogodowa, bo gaz, będący jednym z głównych paliw energetycznych w Stanach Zjednoczonych, no, utrzymanie systemu energetycznego, sieci energetycznej w pełnej sprawności przy olbrzymich upałach, kiedy ludzie uruchamiają klimatyzatory, tu mowa o Kalifornii, o Teksasie, o Florydzie, gdzie zużycie prądu skacze pięciokrotnie w największe upały, bo ludzie właśnie włączają wszystkie urządzenia chłodnicze, jakie mają. To jest po prostu lokalny segment. Oni nie są w stanie, jakakolwiek nie będzie cena gazu w Europie, w Azji, oni po prostu więcej jak 14 miliardów stóp sześciennych dziennie nie wyeksportują, bo nie mają jak. To jest po prostu kwestia tylko i wyłącznie technologiczna, stąd ten rozstrzał między cenami jest olbrzymi. Wielokrotność jest tych cen w Azji, w Europie. Też oczywiście zależy, o czym mówimy, bo mamy też w Europie kontrakty na gaz ziemny, który uwzględnia Norwegię, Rosję i tak dalej. Są kontrakty, są ceny spotowe dla dostaw skroplonego gazu ziemnego i one też się potrafią już 3-4-krotnie, też ze względów właśnie technologicznych. Bo dostarczanie gazociągiem jest zupełnie inną kwestią i to jest tak naprawdę kwestia ciągła niż dostarczanie statkiem, gdzie my konkurujemy z Azją przede wszystkim. Więc tutaj ta cena w Stanach będzie zawsze oderwana. Ona nie przez ten rok mogliśmy obserwować, że ta cena nie zawsze reagowała nawet w tym samym kierunku. To pokazuje, jak zamknięty, jak hermetyczny jest ten rynek. Wartości eksportu gazu gazociągami ze Stanów do Meksyku i Kanady się wahają cały czas też w tych samych wartościach. Więc tutaj też nie ma wpływu zupełnie reszta świata, bo ani Kanada, ani Meksyk na dzień dzisiejszy nie są w stanie eksportować. Kiedy Stany Zjednoczone osiągną etap 30-40% możliwości eksportu swojej produkcji, czyli tak naprawdę nigdy nie będą go wykorzystywać w pełni, bo ten gaz no, będzie musiał być obecny w Stanach Zjednoczonych, to wtedy, tak, wtedy ten rynek zacznie zyskiwać. Troszkę lepsza się zależność pojawiła, no bo jeszcze rok temu mieliśmy 11 miliardów możliwości eksportowych stóp sześciennych dziennie ze Stanów. Doszło tam niecałe 3 miliardy, mamy poniżej 14. W przyszłym roku będzie to coś koło 16 miliardów, więc to postępuje, natomiast zanim osiągniemy ten punkt krytyczny, 25, 30, 40%,
to się to wszystko też zmieni, bo to zajmie kilka lat. I pytanie, jak będzie też wyglądała wtedy sytuacja na przykład w Europie. Bo ile uznaliśmy, Komisja Europejska uznała gaz za paliwo przejściowe przy zielonej rewolucji, to jednak pomijając, że grupy ekologiczne chcą za to zaskarżać, to też Australia zapowiada, że będzie zaskarżać Komisję Europejską o to. No, kwestia polityki i podejścia jest no, mocno oderwana od rzeczywistości niestety. I robienie na pokaz no, jest kosztem właśnie dla odbiorcy końcowego. No, natomiast tak, dla właśnie, konsumenta. Tak, natomiast to jest właśnie ten element, że w Stanach już mówią, że jest bardzo drogo, kiedy jest gaz po 7 czy po 8 dolarów za tą jednostkę termiczną brytyjską, a co by było, gdyby mieli płacić 30, tak? Jak płaci Europa czy Azja za, czy 40 za skroplony gaz ziemny. To prawda. Wszyscy mówią o wojnie na Ukrainie, ale tak na dobrą sprawę na świecie mamy w ogóle taki niespokojny czas. Czy są jeszcze jakieś inne zaognione terytoria, na które powinniśmy zwracać uwagę pod kątem surowcowym? Nie stricte wojenne. Nie są zagrożenia wojennego tak naprawdę nie ma, jeżeli chodzi o takie podstawowe surowce. Zagrożona jest podaż bardzo rzadkich metali ziem rzadkich, jak zresztą sama nazwa wskazuje, w przypadku zaognienia sytuacji na linii Chiny-Tajwan. Zapowiedź prezydenta Joe Bidena, że będą bronić Tajwanu, jest bardzo, bardzo mocno tą szabelką zaczynają wymachiwać i tu się pojawia problem, bo Chiny jakby coraz bardziej się szykują na właśnie zajęcie Tajwanu. Problem jest w tym, że to Chiny kontrolują ponad 80% podaży metali ziem rzadkich, które są wykorzystywane we wszystkim. W całej nowoczesnej technologii, zarówno wojskowej, jak i cywilnej. Telefony komórkowe, komputery, telewizory, samochody, zwłaszcza elektryczne, cała elektronika, tak, samoloty. Już nie mówiąc właśnie o pociskach kierowanych, jednostkach wojskowych i z morskich i tak dalej, więc i lotniczych. To wszystko jest na metalach ziem rzadkich. Pentagon już od kilku lat ma metale ziem rzadkich jako projekty krytyczne dla obrony. Są wykorzystywane przepisy obronności kraju, żeby ułatwiać wydobycie w Stanach Zjednoczonych czy w krajach przyjaznych. Niemniej jednak to Chiny nadal kontrolują większość tego rynku. I w tym momencie to jest jedyny z takich konfliktów stricte zbrojnych, które mogą gdzieś zagrozić i to będą zagrażać tak naprawdę no, bardziej komfortowi, bo jednak zwłaszcza w takich krajach jak Polska jesteśmy w stanie funkcjonować bez tej mega nowoczesnej elektroniki w jakimś tam stopniu. Czy no, Polak potrafi, tak? To pomijając już taki aspekt, ale po prostu nasza technologia jest generalnie przestarzała i jesteśmy w stanie z powrotem się wpiąć w to. W krajach bardziej rozwiniętych. Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, to już będzie większy problem. To społeczeństwa tam są przyzwyczajone. To też, ale bardziej mówię tutaj o utilities, tak, o energii elektrycznej, o wodociągach. Te wszystkie elementy, one będą bardzo mocno odczuwały brak też części zamiennych, tak jak się to dzieje teraz w Rosji, gdzie po nałożeniu sankcji przestaną zakładać pasy bezpieczeństwa w samochodach, bo nie ma części do tego. I to jest aspekt stricte zbrojny. Natomiast olbrzymim problemem jest pogoda. Pogoda, która co prawda nie zrobiła nam, na przykład huragan Ian nam nie zniszczył jakoś potężnie upraw w Stanach Zjednoczonych. Natomiast mamy potężne problemy z nadmiernymi opadami w Indiach, gdzie amerykański Departament Rolnictwa w raportach z tego tygodnia w ogóle praktycznie tego nie uwzględnia w swoich prognozach. Dane z Chin jeszcze też nie spłynęły na temat zbóż, też Departament Rolnictwa w ogóle nie uwzględnia w swoich liczbach danych z Chin w postaci powodzi czy suszy, które były. Tak? Tam pamiętajmy, że jedna prowincja to jest mniej więcej wielkość Polski, więc jeżeli w jednej prowincji mamy suszę i mówimy tam o kilkudziesięciu milionach ludzi, którzy też uprawiają, w drugiej prowincji mamy powódź, to mamy dwa regiony, które są bardzo mocno dotknięte. Z Ukrainą Departament Rolnictwa się pomylił o 0,7 miliona ton na samej pszenicy. To jest dużo, bo tam było niecałe 20 milionów ton faktycznej produkcji. Oni prognozowali ponad 20 milionów. I to jest dużo dla takiej liczby, wiedząc o tym, że jest konflikt. Oczywiście to, że jest konflikt, to jest ta niewiadoma, ale skutki powodzi też są niewiadomą do momentu zbiorów. Susza, czy też susza oczywiście, tak? Susza na Rumunii sprawiła, że no niektóre pola kukurydzy miały kolby kukurydzy długości 9 cm, więc
My kupujemy jako mini kukurydzę w puszkach, tak? A nie, że to miało być normalna kukurydza. Więc kwestie pogodowe tutaj są bardzo kluczowe, które Indie już zmusiły do tego, żeby porzuciły ambitny plan, jaki mieli w lutym, wejścia w miejsce Ukrainy jako dostawcy żywności dla świata. Jest okej w Australii, jest okej w Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych jest w miarę okej, natomiast też pytanie, jaka będzie zima. Bo to, że mieliśmy nienadzwyczajne zbiory w Stanach Zjednoczonych, wynikało z tego, że zima nie miała, była bez śniegu. Niby głupota i nielogiczność, natomiast śnieg tworzył warstwę izolacyjną między tak, niską temperaturą, a gruntem, w którym mieliśmy pszenicę czy jęczmień o zimę. Soi nie zabraknie, bo Chińczycy troszkę zmniejszają przerób na Karpasze, jest dużo soi w Stanach. Bardzo dobre zbiory są prognozowane na kukurydzę dla Ameryki Południowej, natomiast z pszenicą będziemy mieli problem. Co raport nam spadają zapasy globalne pszenicy. To będzie musiało być uzupełnione, to będzie tworzyło nam napięcia, to będzie nam oczywiście działało prowzrostowo na cenach. Mimo że spada też prognoza konsumpcji, to jednak te zapasy spadają mocniej, czyli te dane spływające pokazują po prostu coraz większe braki w poszczególnych krajach. Też jeszcze przecież nie mamy pełnych danych z Europy, nie mamy pełnych danych z Rosji, gdzie te zbiory jeszcze trwają. Na Ukrainie już się mówi, że areał upraw ozimych spadnie o 50%, tak? Ukraina jest w ofensywie. Tutaj ten element może być taki, że kiedy Stany Zjednoczone, Rosja, kiedy przejdzie do kontrofensywy, może też część upraw zniszczyć. Celowo, niecelowo, to jest wojna, tak? Tutaj nie ma co się kłócić o celowość działań. Tylko to znowu wpłynie tak, na to, czym dysponujemy. Tak, że ten świat po prostu potrzebuje pszenicy określonej ilości, w określonej jakości, w określonym czasie. Jeżeli tego nie dostaje, to oczywiście sięga po zapasy, ale te zapasy wcześniej czy później trzeba odbudować. To samo dotyczy zapas rezerw strategicznych ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. To też jest coś, co musi zostać odbudowane. Jest to najniższy poziom od lat 80. w Stanach Zjednoczonych tych rezerw, gdzie w latach 80. mieliśmy zupełnie inne zużycie niż mamy teraz dla ropy naftowej, więc to też jest potężny problem, a niskie stany zapasów, widać to po Europie i gazie. Wszyscy mówią, że jest super, że mamy bardzo fajnie magazyny pozapełniane i tak dalej, natomiast Wielka Brytania w swoich magazynach ma gazu na 5 dni zużycia zimowego. W żadnym kraju nie ma ponad 90 dni zapasów gazu. Jak mówisz o kurczących się zapasach i zasobach, to przychodzi mi na myśl takie pytanie, że właściwie ostatnie dane wskazują wypływ czy zmniejszenie zasobów srebra fizycznego w skarbcach, czy to giełdy COMEX, czy LBMA. I też pod kątem srebra fizycznego, metali szlachetnych, chciałam cię zapytać, co to może oznaczać dla inwestorów w kontrakty terminowe, w ETF-y, czyli w tak zwane metale papierowe. Tutaj wypływ jest spowodowany przede wszystkim dużym zapotrzebowaniem na odnawialne źródła energii. To jest ten boost, który przyszedł z rozpoczęciem wojny i ograniczeniem dostaw z Rosji. I on dotyczy również Stanów Zjednoczonych, które też chcą jak najszybciej przejść na energię odnawialną. I srebro jest po prostu tutaj bardzo istotnym czynnikiem, zwłaszcza w produkcji paneli słonecznych. Jeszcze te technologie niewykorzystujące srebra są w fazie testowej. Tak. Więc one tutaj jeszcze chwilę będą funkcjonować w ten sposób, więc najbliższe lata to jest srebro, są zachęty produkcyjne, są zachęty też do kupna, do instalacji. Troszkę się poprawiła dostępność tych części, więc to oznacza, że ścieżki logistyczne są naprawiane, uzupełniane na bieżąco. W efekcie producenci potrzebują więcej fizycznego metalu. Srebro jest mocno specyficzne, bo srebro... Jak ja to widzę, to srebro nie powinno być już postrzegane jako metal szlachetny, tylko jako metal przemysłowy ze względu na swoją funkcję zastosowawczą. W srebrze mamy mieć w tym roku pierwszy deficyt od kilku lat, jeżeli chodzi o surowiec, natomiast cena tego nie odzwierciedla. W ogóle. W ogóle. I to jest duży problem, że tutaj, tak jak nie przepadam za jakimiś teoriami spiskowymi, tak jednak historycznie wiemy, że duże banki inwestycyjne manipulowały cenami złota i srebra. I manipulują. I zapewne manipulują dalej, więc dopóki tutaj to nie będzie dla nich kara jakaś mocno dotkliwa, to raczej to będzie miało miejsce. Natomiast wcześniej czy później ktoś to musi puścić.
Ja rozumiem, że są duże pieniądze, że, ale rynek CB też mały nie jest. Co prawda takie oddolne akcje Wall Street Bets i tak dalej nie mają szans specjalnie, żeby już i tym rynkiem, to jednak popyt przemysłowy ma. I też pytanie, jak będzie szło z wydobyciem, bo co prawda mówi się coraz częściej o tym, że poszczególne kraje zwracają uwagę na koszty ekologiczne wydobycia najróżniejszych metali, nie tylko, czy wydobycia ogólnie, to nie tylko metale, dla swoich krajów, to jednak odgórnych jakichś definicji nie ma, mimo że przemysł wydobywczy jest bardzo nieekologiczny, bardzo mocno zużywa zasoby, zwłaszcza wodę. I degraduje środowisko. To też, natomiast on po prostu jest właśnie mocno szkodliwy i nie ma takich mocno odgórnych decyzji, tak? Idziemy w stronę spychania tego na konsumenta końcowego, czyli znów my dostajemy po 4 literach, gdzie jest to też pozbawione sensu, bo na przykład w tym szczycie energetycznym w Kalifornii w tym roku, w stanie, który chce już od 2030 roku zakazać sprzedaży aut z silnikami spalinowymi, włącznie z hybrydami, oni w tym roku powiedzieli, że czy wręcz zakazali ładowania samochodów elektrycznych, że sieć tego nie wytrzyma, no to gdzieś jest trochę niespójność. Tak, rzeczy, o której też mówię od jakiegoś czasu, że przyrost aut elektrycznych w liczbie kilku czy kilkunastu milionów na region, czy mówimy o Stanach, czy mówimy o Europie, to jest olbrzymie obciążenie dla sieci, zwłaszcza w godzinach tak zwanego szczytu poboju, bo to będzie godzina między tam 17 a 20, jasne, gdzie ludzie wracają z domu, plus 9 do 12, kiedy ludzie dojeżdżają do biura, będą ładować w biurach czy w miejscach pracy, to będziemy mieli obciążenie kilkunastu milionów. Po 2-3 latach to już będzie nawet kilkadziesiąt milionów odbiorników prądu podpiętych w jednym momencie, dużych odbiorników, i to coraz więcej szybkich ładowarek, tak? 150, 200 watów i tak dalej. Więc tutaj ten aspekt jest bardzo, bardzo szeroki i to srebro, o którym mówimy, tak, wiem, że uciekliśmy mocno od tego tematu, jest metalem przemysłowym wykorzystywanym, ale jest mocno trzymane za ta cena przez duże instytucje i tutaj pytanie jest, kiedy oni to puszczą. Czy oni chcą sami zebrać surowiec z rynku, surowiec fizyczny. Jasne. Czy chcą po prostu zarabiać na tym, że jakieś grupy pojawiają się, które kupują pod tym kątem właśnie deficytu, zwiększenia popytu, deficytu globalnego i tak dalej. Drążąc temat, chciałam cię zapytać, czy recesja może rozkorelować nam ten ruch srebra do złota, czyli złoto zostanie tym swoistym safe haven, a jednak srebro przejdzie już de facto w kategorię metalu przemysłowego. Nie. Recesja na absolutnie nie. Dopiero kiedy zacznie brakować srebra przemysłowi, a podczas recesji to raczej się nie stanie. No tak, bo przemysły będą. Przemysł będzie redukcję robił, tak jak już robi zresztą. Niektóre branże. Bo tu oczywiście te zachęty rządowe, one nam rozregulowują rynek. I ta niewidzialna ręka rynku po prostu znika, bo jest zatrzymywana przez te regulacje, które na przykład właśnie będą wspierały OZE, tak? A na przykład nie ma wsparcia dla jednej z polskich firm, która produkuje płytki, która już zredukowała zatrudnienie o 50% prawie. Więc tutaj te regulacje będą, natomiast nie będzie to aż tak silne, bo ludzie nie będą mieli pieniędzy, żeby kupować. Więc tutaj będzie musiała pójść bardzo potężna zachęta finansowa i to w kwestii finansowania, bardziej nawet nie na kredyt, ile po prostu środki stricte pod panele, żeby ludzie je kupowali. Ale pytanie, czy tak to pójdzie, bo na przykład nasze dodatki węglowe nie są pod węgiel, tylko dostają ludzie gotówkę do ręki, zrób to, co chce ta. I tutaj, jeżeli będziemy mieli tak zachęty na kupno paneli, to oczywiście to wpłynie na przemysł paneli, na zapotrzebowanie srebra, jest szansa na to rozkorelowanie. Natomiast nie widać w tej chwili zbyt wielu takich celowych funduszy, bo celowe fundusze socjalne różnego typu są przeznaczone dla najbiedniejszych w kontekście żywności tak naprawdę. Ewentualnie to jest bezpośredni przekaz z pominięciem konsumenta końcowego między jednostką pomocową, a na przykład spółdzielnią mieszkaniową, żeby opłacić czynsz. Natomiast zazwyczaj to są właśnie te fundusze celowe państwowe na rozwój jakiegoś sektora nie są aż tak mocno celowe. Rzadko kiedy mają stricte celowe zastosowania, tylko można je wykorzystać również w inny sposób. Przeskakując na złoto, chciałam cię zapytać, jaką złoto może mieć rolę i czy w ogóle twoim zdaniem w koszyku walut BRICS?
Żadna z tych gospodarek nie jest w stanie powiązać swojej waluty ze złotem. Nawet częściowo? Tutaj byśmy mówili o bardzo ułamkowych wartościach. Myślę, że to by nie przekraczało 10%. To jest zbyt mało, żeby to było w stanie stworzyć jakiś nowy standard. Tutaj największym konkurentem dla złota i dolara jest yuan. Chińczycy, którzy rozpychają się na wszystkie strony, rozliczają się w juanie z Australią, z krajami Afryki. Coraz częściej się mówi, że lada moment się pojawią rozliczenia bezpośrednio z Brazylią, która jest jednym z największych dostawców surowców rolnych dla Chin. To w tym momencie złoto nie w tych warunkach. Nie jest atrakcyjne? Jest bardzo trudne, bo to jest kwestia też polityczna. Wiążąc się ze złotem, jakąkolwiek walutę, rząd pozbawia się możliwości kreacji pieniądza. Tak naprawdę. Bo musi mieć złoto. Oczywiście jest kwestia tego, czy na przykład będziemy wydobywać w Brazylii, tak jak w Brazylii 50% tak prawie jest wydobywane z nielegalnych kopalni złota. Gdyby to zalegalizować, zwiększyć to wydobycie w sposób legalny, no bo jak są nielegalne, to wiadomo, że są niedofinansowane, są prawdopodobnie też część złota w tych odpadach zostaje, bo jednak przy niskim, przy braku wysokiej technologii nie są w stanie oczyścić wszystkiego dokładnie. Więc tutaj na pewno jest ten element, ale to tylko by dotyczyło tak naprawdę krajów, które są w stanie powiązać się ze złotem, mając kopalnie złota i rafinerię. No to jest Kanada, Australia. Brazylia nie jest w stanie rafinować złota w takich ilościach, żeby właśnie na etapie na przykład 10% w ogóle powiązać się ze swoją walutą. Choć przy tak niskiej cenie swojej waluty, takiej dużej przecenie, jaką mieliśmy w ostatnich latach na brazylijskim realu, mówię w ujęciu rocznych interwałów, nie mówię o ujęciach tutaj dziennych czy tygodniowych, tylko na perspektywie ostatnich kilku lat, to byłoby dość tanie, natomiast jest no, dalekie od realiów, bo jednak no, wybory prezydenckie we Francji, w Brazylii są oparte też przede wszystkim o socjal, a socjal się finansuje z dodruku. W takich krajach no, rozwijających się, czy będących nad u progu krajów rozwiniętych. To nie są Niemcy, które wchodząc w COVID miały nadwyżki budżetowe, to nie jest Norwegia, która ma swój własny superfundusz, czyli kraje, które po prostu rozsądnie gospodarują. To byłyby kraje, które byłyby w stanie powiązać walutę ze złotem i to nie mając wydobycia. Natomiast w przypadku krajów, które stanowią głównie to właśnie to core tego BRICS-u, to niestety, ale politycznej woli na pewno zabraknie, bo jest to po prostu, wymaga to chęci stworzenia hegemona walutowego, a to jest długotrwałe, kosztowne i utrudnia funkcjonowanie na stanowisku wystarczająco długo, bo to nie jest proces, który zajmie jedną kadencję. Jaki wpływ tak mocny dolar ma na surowce przemysłowe? Wycena. Wycena dolara i lokalnych walut jest bardzo istotna, bo jeżeli eksportujemy miedź i możemy dostać 7000 dolarów za tonę i te 7000 dolarów jest u nas chociażby warte 35 tysięcy złotych, no to jest super. Jeżeli możemy dostać 8000 dolarów za tonę, ale jest ona warta, jest to warte 3,50 czy 3 zł dla pewnego rachunku i dostaniemy 24 tysiące złotych, to już jest to dla nas mniej opłacalne. Tak? Już ta różnica wynosząca 30% jest duża. Więc silny dolar dla krajów eksportujących jest bardzo dobry, dla krajów importujących jest bardzo zły. I tu znowu wchodzimy w kwestię recesji. Mając kwestię wysokich kosztów, wiele krajów się wstrzymuje z zakupami. Albo szuka tańszych źródeł, tak? I w tym momencie będą na przykład mogli się zwracać do Rosji z pominięciem dolara. Tak jak to robią Indie, które rozliczają się w swoich rupiach, rozliczają się w drachmach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, choć też ostatnio było, że im odrzucono jedną transakcję, natomiast faktury są już wystawiane z pominięciem dolara totalnie. Dyskonta są bardzo duże też, więc pomijając już ten aspekt spreadu, że trzeba wymienić rupie na dolary i dolary przekazać w jakiś tam sposób też z wysokimi opłatami, skoro nie ma SWIFT-u i długotrwale do Rosji, no to już gdzieś ten jeden etap schodzi, to już jest też różnica w cenie dla przedsiębiorstwa, tak? Ograniczają po prostu też swoje koszty.
Więc dole na metalach przemysłowych, na surowcach przemysłowych ma znaczenie, tak jak mówię, dla nas w tej chwili ma bardzo duże, bo importujemy całe surowce energetyczne, gdzie na węglu, na przykład w Polsce, już też po prostu bardzo wstępnie, i to nie są jakieś dane ostateczne, więc mogę się tutaj mylić, ale bardzo wstępnie gdzieś spojrzałem w materiały i po prostu wygląda na to, że gdzieś ktoś kłamie tutaj po stronie instytucji państwowych, które powinny monitorować pewne rzeczy, i to jest oczywiście na niekorzyść Polski. Fakty są ukrywane. Teraz pytanie, czy po prostu jesteśmy w stanie to gdzieś zweryfikować, tu gdzieś, no to jest sporo pracy jeszcze nad tym, natomiast powinniśmy mieć dużo więcej tego węgla, niż wynika, niż mamy faktycznie, a wynika to po prostu z danych. Więc to, że mając węgla na 200 lat, tak, no, węgla na 200 lat, ale no, nie było powiedziane na ile zim, więc. No tak, to nawet ciężko komentować. Cena miedzi, tarcicy, bawełny sygnalizuje recesję. Co jeszcze może dawać podobne sygnały? I za tym zaraz idzie, układa mi się drugie pytanie. Jaki wpływ mogą mieć taniejące surowce na nieruchomości? Już tak powoli zbliżając się do końca. Taniejące surowce na nieruchomości, bawełna, tercica, miedź, tutaj towary luksusowe też mogą sygnalizować nam recesję. Mamy to widoczne już na kakao, na kawie jeszcze nie. Kawa mocno obrywała i pogodowo w tym roku, i obrywa przez niskie stany magazynowe w Stanach Zjednoczonych. Czyli znowu zapasy. Tak, zapasy. Tam jest 80% różnicy względem ubiegłego roku, więc prawie 80%. Więc to jest naprawdę duża różnica i są to też najniższe wartości od kilkudziesięciu lat. Natomiast, więc te dwa towary jak najbardziej będą nam sugerować konsumpcja drogich zbóż, czyli w tym momencie przede wszystkim pszenicy, też nam może, ale to już stricte konsumpcja, nie cena, a konsumpcja będzie nam pokazywać recesję, bo ludzie będą się przestawiać na tańsze. W biedniejszych krajach Afryki kukurydza, która w Europie jest używana jako paszowa, stanowi podstawę kuchni no, ludzkiej. Mąka kukurydziana. Tak. Więc tutaj mamy do czynienia z tą sytuacją, że po prostu cena z pszenicy da i to jest kluczowe dla wielu odbiorców. Natomiast z rynkiem nieruchomości tutaj będzie trudno, bo rynek nieruchomości składa się tak naprawdę z trzech elementów. Mamy koszt ziemi, koszt działka pracy, tak, i koszt surowców. Więc nawet jeżeli nam schodzi ten koszt surowców, ale rośnie nam koszt pracy, bo mamy chore decyzje o kosmicznych podwyżkach pensji minimalnej płacy w Polsce. Minimalnej. W przyszłym roku ma być podwyższone jeszcze w trakcie roku, co po prostu ognisko inflacyjne oni podlewają benzyną, no bo mokę to może zgasi. No ale to doprowadzi do coraz większej szarej strefy. Tak. I kwestia ziemi. Ziemia była droga, ziemia była zawsze droga, ziemia rosła tak naprawdę i ceny ziemi samej w sobie nie spadają specjalnie. Ceny nieruchomości jeszcze nie spadają, natomiast raczej w dużych miastach bym się nie spodziewał spadków, bo nie ma z czego. Te koszty, te dwa elementy plus te drogie surowce, które już zostały wykorzystane, nie mają szansy, żeby nie zostawiam zbyt wiele pola do manewru, żeby obniżyć ceny. Taniejące surowce będą miały fajny wpływ na przyszłe budownictwo. Natomiast w jakiej perspektywie czasowej? Długiej. Bo tutaj to się zmienia, co prawda ta ilość dostaw, te ograniczenia, te problemy, które występowały w ubiegłym roku, to wystarczyło tam 9 do 12 miesięcy, żeby zniwelować problemy w dostawach czy styropianu, czy tam wełny mineralnej, czy właśnie drewna, czy stali. Tak teraz będzie problem w tym, że na przykład stali w Europie będziemy produkować coraz mniej. Koszty energetyczne są zbyt duże. Kolejne firmy, które zamykały się już w ubiegłym roku ze względu na wysokie ceny energii, no to w tej chwili to już dołączają tylko kolejne. Ciekawa walka do kolejnych. Tak. Więc tutaj jest kwestia importu. Problemem jest to, że mamy w tej chwili przez decyzję polityczną Rosji zamkniętą drogę lądową do Chin. To jest kolejna rzecz, która nam też tutaj nie obniży. Ceny giełdowe mogą być niższe, natomiast cena faktyczna u nas będzie wyższa, bo będziemy mieli dłuższy czas przewozu tylko i ograniczenie właśnie to technologiczne na ilość możliwą rozładunku w porcie. Jakże koszty transportu, dostarczenia. Tak. Z czego koszty transportu, no, czy drogą lądową, czy morską, to one będą porównywalne dla Chin i Polska, bo transport lądowy jest krótszy, ale droższy, morski jest dłuższy, a ten natomiast tańszy. Tak.
Natomiast problemem jest możliwości przeładunkowe. No, mając zamkniętą połowę, tak, czy tam jedną, tam jest chyba 35% byliśmy w stanie możliwości rozładunkowych z Chin mieć koleją, jeśli dobrze pamiętam te liczby, ale głowy nie dam, czy to jest 35%, to po prostu nie mamy tego. Czyli to musi przepłynąć do portu i będzie się kłóciło z towarami wysokiej jakości ze Stanów Zjednoczonych, z kawą z Brazylii, z węglem z EPA, bo to wszystko musi się w jednym porcie zmieścić. I nie ma, wiadomo, to są różne towary, tak? Łyżkami do węgla nie wyładujemy kawy. To nie jest tylko jeden rodzaj surowca. Tak, więc tutaj to są te ograniczenia, które będą nam wpływać na cenę końcową u nas, a niekoniecznie na cenę na rynku, bo ten zapotrzebowanie będzie, ale będzie problem po stronie logistycznej, żeby to rozładować, czy załadować, bo to wiadomo, że to też Chiny muszą załadować nagle nie na pociąg przy fabryce, tylko na pociąg przy fabryce, a potem przepakować to w porcie na statek. Także tak oczywiście upraszczając cały ten proces. Tak? Więc sektor nieruchomości raczej nie ma specjalnie szans na jakieś duże obniżki. Oczywiście zejdziemy z tych najwyższych cen, bo one są też mocno napompowane dużym zapotrzebowaniem. Są problemy z pozyskaniem surowca, co też rodzi całą masę spekulacji, jak i oszustów. I to nam troszkę spowolni też zakup, bo ludzie się robią coraz ostrożniejsi, bo nie chcą kupić węgla po 2000 za tonę, bo nie wiadomo, czy faktycznie w ogóle cokolwiek dostaną. Więc tutaj jest szansa, że to raczej spowolni bardziej cały sektor, niż że po prostu jakoś ceny gwałtownie spadną. W małych miejscowościach najdroższe lokalizacje na pewno staną się tańsze. W dużych miastach raczej nie liczyłbym na to. Jak myślisz, jakie to mogą być procentowo ruchy ceny? Plus, minus. Dużych miastach zejdzie o 10%, to będzie naprawdę całkiem dobry wynik i całkiem dobra okazja inwestycyjna, jeżeli mówimy o naprawdę tych największych miastach. Typu Warszawa, typu Trójmiasto, Kraków. Wrocław. Tak. W tych miastach takich mniejszych, wojewódzkich, ale mocno zwijających się, nie wiem, jak Białystok, jak Rzeszów, jak Bydgoszcz z Toruniem, no to te spadki w tych najdroższych lokalizacjach mogą być troszkę większe, natomiast raczej w takich przeciętnych niezbyt. Tym bardziej, że przy rosnącej inflacji, za którą nie są w stanie podążać pensje, będziemy mieli też kwestię tego, że ludzie będą znowu coraz chętniej kupować mniejsze metraże. Więc te ceny tych najmniejszych metraży do 50 metrów, one raczej nie mają praktycznie szansy na spadki gdziekolwiek powyżej miasta powiatowego. Czyli standardowo kawalerki i małe dwupokojowe. Tak. Chociaż stare budownictwo w Polsce na 45 metrach potrafiło i 3 pokoje wcisnąć, tak? Zgadza się. Więc myślę, że to też jest sposób, żebyśmy gdzieś tam byli w stanie coś przyoszczędzić, ale to już jest kwestia bardzo indywidualna. Dziękuję Ci już za dzisiaj. Powoli musimy kończyć. Moim i Państwa gościem był inwestor i analityk rynku surowcowego Bogusz Julian Kasowski. Dziękuję bardzo. Co słychać? Jak zwykle? Nie, dziś chcę czegoś nowego. Chcę wyglądać jak inwestor. Inwestor? Ja inwestuję z XTB. Głównie w waluty. Waluty są interesujące, ale surowce to dopiero coś. Hej! Ja tu jestem prawdziwym inwestorem. Dziś już się tak nie inwestuje. Pobierz aplikację, otwórz konto i zdobądź dostęp do tysięcy rynków. Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla Ciebie odpowiednie.